Dziękujemy od Waszej za pierwszą grę. Dziękuję Wam. Teraz mamy Wam do zaproponowania drugą grę i to będzie polegało na tym, że tych dwóch panów występuje. Wy mówicie, w jakim to jest miejscu i jaką sprawę muszą załatwić, a my to gramy. Oczywiście tak, czynność. No to wiadomo, że jak to jest tam, a nie tam. No więc dajcie tą czynność i oni to grają w czterech konwencjach. Dajecie takie filmy, jakie oglądacie. Uwaga, w jakiej konwencji... Czy dobra, najpierw czynność. Jaką czynność oni mają zaprezentować? Lekcja salsy. Lekcja salsy. Tak, szalek męski! Nie, Kuba, lekcja salsy. Jezu, jakie trudne. Kuba, lekcja salsy. Czynność! Czynność, na przykład idę do sklepu po ser. Kupuję ser, wiadomo, że sklep ser, kupuję ser. Coś takiego. Do apteki po wiatr. Nareszcie! Teraz, jakie filmy oglądacie? Porno! Czemu na pierwszym miejscu? Film porno. Drugi. Horror. Komedia. Przyrodnicza. Dobra. Romansi. Tu, dobra. Uwaga. Zrobimy to tak. Ja mówię 3, 2, 1, a wy odpowiadacie akcja. I oni zaczynają grać. Przećwiczymy to. Uwaga. 3, 2, 1. Akcja. Głośniej. 3, 2, 1. Ja wiem, że jest późno, ale nic, że się nie jedni. Jeszcze raz. 3, 2, 1. Akcja! Bardzo dobrze. Próby mamy ze sobą. Teraz próby generalne. Nie. Wiecie, co macie robić? Nie wiemy, ale... Tematem jest Viagra, także... Brawo, Kula. Naprawdę. Uwaga. Tematem jest Viagra, konwencja. Ja bym porównała zasady na końcu. Komedia. Uwaga. 3, 2, 1. Akcja! I horror, i film pornograficzny. Wiem, na co czekacie. Zawiodę was. Będzie romansidło. Uwaga. 3, 2, 1. Akcja! Nie. Że dwie osoby się odezwały. 3, 2, 1. Akcja! Eduardo! Proszki już chyba na mnie nie działają! Nasz związek przeżywa kryzys! Kochani, nie martw się, porozmawiajmy o tym! I nie mów mi, że nic się nie stało! Bo mi właśnie się nic nie stało! Chciałbym, żeby mi się stało w końcu! 20 opakowań ze harmonem! Bardzo to nie były te tabletki. To nie te zielone, nie ta witamina C. To były te napory z włosów. Dziękuję bardzo za Roman Sidło. Wielkie brawa. Zobaczymy troszeczkę tematykę ostatnią. Ale przed nami jeszcze będzie, znów was zawiodę, horror. Uwaga. 3, 2, 1.
nosił luźniejsze spodnie. Bo mu cias. Ja widzę, że przechodzicie do czwartej tematyki od razu, także musimy was zaspokoić. A nie. To było złe słowo. Dobra. Musimy was uspokoić. Bo teraz czwarta tematyka o treści erotycznej. Jaką czynność ma tych dwóch nieziemsko przystojnych chłopaków wykonać? Wiecie co? Ciii. Może być ta sama. Nie! Takiej przyjemności dzisiaj nie sprawię. A więc, proszę państwa, jakie miejsce? Czynność. Głos ludu przemówił. No. A teraz cztery konwencje filmowe. Proszę bardzo. Tragedia. Tragedia. Raz. Western. Dwa. Wojenny. Przyrodniczy. Czyli jeszcze raz. Western, przyrodniczy, tragedia i? Wojenny. I wojenny. Tańc na róży wojenny? Mamy dwie rury tylko. Możecie tańczyć na rury. A więc... No to tak, taniec na róże, konwencja, film wojenny. 3, 2, 1, akcja! Zmieńmy. A więc taniec na róże, konwencja, tragedia. Tragedia. Głos jak z domu publicznego. Tragedia. A więc 3, 2, 1. Musz. Chciałem tylko potańczyć. Czyż to jest tragedia? No co jest tragedia? Co ty robisz? Tańczę. No to ty tańczysz, to jest tragedia. Ja mam być rura zadowolona. Elektryk spinający się na słupa. Wersja skrócona. Chyba
sobie nie potańczyć. A więc zmienimy. Czyli taniec na róże, konwencja... Przypomnijcie mi państwo. Konwencja, czyli western. Western! Zaczynamy! Akcja! Co? Mój Boże! 3, 2, 1... Akcja! Jak się obrócisz, to ci rozwalę głowę. Jak mi rozwalę, jeszcze na tobie nie zatańczę. Właśnie o to mi chodzi w spoczeńcu. Po coś tu przylaz. Dlaczego jesteś od mnie tyłem? Ulubiona pozycja. Wiesz, co ty? Zmiana, ostatnia zmiana. No teraz chłopaki to pokażecie, to... A więc, proszę państwa, taniec na róże, film przyrodniczy, sam jestem ciekaw. Krystyna Czubówna też by pewnie była bardzo ciekawa z czegoś takiego, a więc 3, 2, 1. Tak podchodzi do rury. Zarzuca sieć. Myśli, wchodząc na rurę, rura, nie będąc z tego zadowoloną, okazuje mu współczucie. Zapomógłbyś mu? Ty nie widzisz dziury w moim pniu? No tak, dziuro. No kurde, spora jest. To się nie na moje ciało. Ja. Nie da rady. Wiatr jest. Właśnie mi ci gałęzie podam. Ej, to ja jestem drewniany czy ty? Rasiak. Zostaw Rasiaka. Dziękujemy państwu. Podobało się? Tak. Ale mi kłamią ty. No dobra, nasze zabawy się skończyły. Zapraszamy na ostatni sketch o tematyce weselnej. Na pewno byliście już, każdy z was był na jakimś weselu. Zobaczcie, jak to... Pora. 110. Zobaczcie, jak to... nie powinno wyglądać na weselu.